Witam Was bardzo serdecznie na pierwszej pogadance dzisiejszego dnia. Nazywam się Piotr Modzelewski i chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o językach programowanych. Na co dzień pracuję z wieloma projektami w grupie Allegro, także nad prywatnymi. Przez lata miałem szczęście pracować z wieloma językami programowania, a co ważniejsze, zobaczyć, jak sprawdzają się w takich realnych zastosowaniach. Dzisiaj oczywiście nie pragnę promować żadnego pojedynczego języka programowania, bardziej dostarczyć Wam informacji, które ułatwią Wam w przyszłości własne wybory. Tutaj na Atmosphere rozmawiamy o skalowalności i wydajności. Jak istotne przy dążeniu do skalowalności i wydajności projektu jest wybranie właściwego języka programowania dla tego projektu. Dobra decyzja przyspieszy nam pracę i uprzyjemni ją. Zła nie tylko bardzo tą pracę utrudni, ale może tak naprawdę zniszczyć projekt w jego zalążku. Dlatego też dzisiaj wybierzemy się w podróż. Podróż po światach języków programowania, żeby zobaczyć, jakie są te fakty i mity dotyczące tych języków, i za niecałe 40 minut, kiedy tą podróż będziemy kończyć, wiele z tych mitów zostanie obalonych, a być może niektóre te języki pojawią się dla Was w nowym świetle. Naszą podróż rozpoczniemy od rozwikłania takiego fenomenu wojen religijnych w internecie dotyczących technologii. Zbudujemy sobie podstawowy słownik pojęć potrzebny do weryfikowania tego, jaki język jest szybki i co to znaczy szybki język. A potem przejdziemy przez świat C, Java, Erlanga, Perla, aby przypomnieć sobie w końcu taką bardzo złotą i starą zasadę programisty. Potem podsumujemy to, co osiągnęliśmy w czasie tej podróży i tutaj zaplanowałem czas na pytania. Proszę, żeby do tego czasu się z nimi wstrzymać, żebyśmy za szybko nie weszli w dygresję. Więc udało się. W końcu dogadaliśmy się, mamy pierwsze makiety, pierwsze przypadki użycia, mamy nasz projekt, nasze nowe dziecko. I żeby usiąść i w końcu programować, żeby nadać temu dziecku życia, musimy wybrać technologię, czyli przede wszystkim język programowania, w którym będziemy to nasze dziecko tworzyć. Więc ochoczo siadamy do komputera i wpisujemy w Google'ach język A kontra język B kontra język C, mając nadzieję, że znajdziemy jakieś benchmarki, porównania, artykuły, co jest lepsze dla tego przypadku użycia, którego my potrzebujemy. A to, co znajdujemy, to bardzo smutny widok. Ludzie przekrzykujący się, wyzywający się nawzajem, ludzie, którzy nie dyskutują merytorycznie, a po prostu próbują zakrzyczeć się, jaki język jest lepszy. Ludzie dewotycznie oddani jakiejś technologii, bronią ją za wszelką cenę i to dewotycznie trzeba zrozumieć przy czytaniu takich świętych wojen. Kiedy ktoś całe lata swojego życia inwestuje w jedną technologię i tylko jedną, zaczyna być od niej uzależniony. Zaczyna być specjalistą w tej technologii i będzie ją bronić za wszelką cenę przed innymi. I nawet jeżeli ktoś całkowicie pokojowo przyjdzie i powie: twoja technologia jest świetna w tym, co robisz, ale słuchaj, ja mam taki przypadek użycia, że ta technologia chyba będzie lepsza. Co na tym myślisz? Ten człowiek wytrącony jest zupełnie ze swojej strefy komfortu, którą zbudował sobie przez lata, będąc specjalistą technologii X. I zamiast reagować na argumenty, rozmawiać merytorycznie, odcina się na to i reaguje emocjonalnie. Zaczyna wyzywać, czasem zaczyna nawet wymyślać fakty, żeby tylko udowodnić swoją rację. Po paru stronach takich kłótni na forach, blogach, na Stack Overflow, z perspektywy osoby trzeciej taka dyskusja została zniszczona. Zniszczona dlatego, że dla nas, ludzi, którzy nie znamy się aż tak dobrze na tej technologii, nie wiemy, co tam jest faktem, co tam jest typowym flamem, kto tak naprawdę tam jest specjalistą, a kto po prostu takim typowym rage kidem internetowym. Można się załamać. Przeglądamy kolejne strony i na kolejnych stronach to samo. Jak żyć? Czy można sobie jakoś z tym poradzić? Można, ale nie jest to łatwe. Nie ma innego sposobu jak twardy, solidny, staromodny research. Research do tego bardzo ryzykowny, bo z tych trzech języków, które wybraliśmy jako kandydatury, musimy zaryzykować i wybrać jeden. I
zbadać go tak dogłębnie, żeby zbudować swoją własną opinię. Dlatego dzisiaj udamy się w podróż, która będzie, będzie taką przyspieszoną symulacją takiego researchu i pozwoli nam zbudować takie pierwsze umiejętności jego dokonywania. Zatrzymamy się chwilę jeszcze. Często można przeczytać, że jakiś język programowania jest szybki, inny język jest wolny. Najczęściej pochodzi to od ludzi, którzy napisali jakiś kawałek oprogramowania w kilku językach, skompilowali go i zmierzyli jego czas, uznając język taki i taki za najszybszy, więc przecież najlepszy. Jest to bardzo mylące podejście, dlatego że sprawdzili jeden konkretny przypadek użycia, jeden kod i na tej podstawie porównali wszystkie języki. Natomiast nasze aplikacje blokują się w różnych miejscach. Różne są powody, dla których nasza aplikacja nie wykonuje się w czasie zerowym, a wykonuje się w czasie takim i takim. Oczywiście, jeżeli piszemy symulację fizyki czasu rzeczywistego, jeżeli liczymy, gdzie tutaj w pokoju ucieka ciepło, żeby tam ocieplić i oszczędzić pieniądze, czy jeżeli chcemy wysyłać mnóstwo danych do karty graficznej, żeby wyświetlić super grafikę, naszym blokerem jest kontakt z urządzeniem, z hardwarem bezpośrednio. W naszym przypadku najczęściej z CPU. I będziemy szukać takiego języka, który rzeczywiście pozwala nam jak najszybciej dojść do tego procesora i jak najlepiej go wykorzystać, a nawet skompilować ten kod tak, żeby idealnie był zoptymalizowany pod daną architekturę procesora. Jednak tutaj spotykamy się w gronie programistów i ludzi z e-commerce'u, z programów e-commerce'owych i bardzo rzadko w naszym przypadku właśnie to CPU jest tym blokerem. Nawet jeżeli nasze aplikacje przechodzą przez i wykonują obliczenia, robią to na dosyć dużej ilości danych. Przez dużą ilość danych mówię na tyle dużo, żeby nie zmieściły się w cache procesora. Kiedy dane, na których wątek pracuje, nie mieszczą się na cache procesora, muszą być one regularnie dogrywane z pamięci operacyjnej systemu. I w momencie, kiedy są one dogrywane, nasz wątek czeka. I wtedy mówimy, że nasz program jest powalniany przez pamięć. Znów dosyć rzadka sytuacja w naszej branży. Dalej, już bliżej, możemy sobie przypomnieć te chwile, kiedy odpalamy naszą aplikację na jakimś prawdziwym zestawie danych i ona działa, działa i się skończyć nie może. Patrzymy więc do kodu, szukamy i nagle patrzymy. Nasz algorytm ma złożoność n do n tej, albo n silnia. I on nigdy się nie skończy przy wystarczającym dużym n, przynajmniej nie za naszego życia. I tutaj tak naprawdę jedynym sposobem na poradzenie sobie z takim problemem jest jak najbardziej optymalizacja przez zmniejszenie złożoności tego algorytmu. I od języka będziemy wymagać, on da nam szybkość wtedy, jeżeli pozwoli nam łatwo wyłapać te fragmenty kodu przez swoją strukturę i szybko będziemy mogli namierzyć takie problemy. Znów, jak często zdarzyło nam się optymalizować złożoność algorytmu w naszej codziennej pracy? O wiele częściej radzimy sobie z tym tak, czy po prostu z wielowątkowiami. Rozdzielamy to na wiele procesów, wątków, maszyn, żeby podzielić ten cały nakład wydajnościowy algorytmu między te maszyny. I w tym momencie będziemy szukać takiego języka, który to zwielowątkowanie nam ułatwi, ale przede wszystkim pozwoli na synchronizację, dlatego że te wątki bardzo często będą musiały się, czy to wokół jakiegoś cache'u, czy to wokół jakiegoś algorytmu synchronizować. I wtedy ten koszt synchronizacji będziemy szukać jak najmniejszy w tym języku. Powiedzieliśmy dużo, ładnych parę minut, a nie dotknęliśmy nawet 1% tego, na czym faktycznie czekają aplikacje e-commerce'owe. Aplikacje e-commerce'owe to najczęściej logika biznesowa, która wywołana sięga do bazy danych, wyciąga z niej jakieś informacje, sięga do Solara, sięga do logów, sięga gdzieś tam i czeka. Wysyła prostą komendę przez wejście-wyjście i czeka. Czeka, aż bardziej wyspecjalizowane, optymalne systemy zrobią wszystko, co ciężkie zamiast niej. Jeżeli mamy do czynienia z takim projektem, który tak naprawdę wydajność zawdzięcza swojemu backendowi,
to w tym momencie będziemy chcieć takiego języka, który ładnie oddzieli nam logikę biznesową od tego całej logiki wejście-wyjście, obsługiwanie wygodne jakichkolwiek błędów na tym wejściu-wyjściu i to nam przyspieszy development. To jest ta szybkość, której oczekujemy. To jest bardzo fajnie podsumowane w artykule Jeffa Darcy It's faster because it's C. Do tego artykułu za chwilę wrócimy. Tymczasem zacznijmy naszą podróż. Zacznijmy od świata wspaniałej, fotorealistycznej grafiki komputerowej. Zacznijmy od świata systemów operacyjnych, bez których żaden nasz program nie działałby tak dobrze, bo jeżeli to by były wolne oprogramowanie, to nasz program byłby jeszcze wolniejszy. Zacznijmy od świata C++. Patrząc na gry komputerowe, jak choćby Tomb Raider, ostatnio popularny, widzimy, jak przez lata programistom udawało się wykorzystywać postęp sprzętu, żeby ostatnio dostarczyć nam coraz to lepszych doświadczeń. Nie, bez wątpienia ci programiści robią to dzięki językom z rodziny C. Te języki umożliwiły wykorzystanie tego sprzętu tak mocno, że dzisiaj oglądamy tak piękne widoki. Dlaczego? Zastanówmy się, dlaczego ten język C++ utożsamiany jest z programistami gier, wysokowydajnościowych systemów, takich bardzo hardware'owych, czy też systemów operacyjnych po prostu. Jeżeli w tym momencie researchu odkryliśmy, że owszem, język jest aktywnie używany, no nie da się ukryć, gier powstaje mnóstwo, język C++ jest szeroko używany. Następnym krokiem, który dobrze zrobić, jest spojrzeć w kod, bo to kod jest tym, co będzie nam towarzyszyć przez kolejne miesiące pracy z projektem. To, co zobaczymy w kodzie, będziemy oglądać codziennie, przez 8 godzin dziennie, albo i dłużej przy prywatnych projektach. Więc spoglądamy w kod jakiś open source'owy, popularny, może to być kod Linuxa w tym momencie, może być to kod jakiegoś dobrego engine'a 3D. I co widzimy? Widzimy nisko levelowe podejście tak naprawdę do programowania, manualne zarządzanie pamięcią, prace na wskaźnikach, if and defy, które zależą od architektury. Dla przeciętnego programisty jest to trochę szokujące. Zmusza do pojmowania programowania na bardzo niskim poziomie, czego na wykładach, na studiach czy w takich prostych tutorialach nie uczą tak naprawdę. I można zastanowić się, jak czuje się taki młody programista, który chce programować grę komputerową, a kto tu chciał kiedyś zaprogramować grę komputerową? Dokładnie. I taki człowiek siada do tego języka, pisze coś i dostaje core dumpy, dostaje błędy linkera, dostaje kod wolny, dlatego że nie umie programować, więc nie umie wykorzystać języka C++ i strzela sobie w stopę. Ten kod może być wolny w C++, jeżeli nie wiemy, co robimy. Więc ten człowiek myśli, że skończył w piekle. Oczywiście to nie jest smutna historia, bo gry powstają i specjaliści powstają. Żeby wyjść z tego piekła, albo tak naprawdę, żeby to nie kojarzyło się z piekłem, trzeba poświęcić sporo czasu i trzeba napisać dużo, dużo kodu. Takim dobrym wstępem do C++ są książki Andrii Aleksandriescu, które opisuje, jak okiełznać tego zwierza i zrobić, żeby robił to, co chcemy. Jeżeli przejdziemy przez tą fazę bycia tym noobem C++ i nie zaczniemy pytać o rzeczy, które można wyczytać w manualach, żeby usłyszeć RTFM od community, to stajemy się bardzo dobrym ekspertem programistów C, wśród programistów C. Jednym z takich ludzi jest bez wątpienia Tim Sweeney, nie kto inny jak ojciec technologii Unreal. On przez lata umożliwiał programistom pisanie wysokowydajnościowych gier komputerowych dzięki swoim engine'om. I on w 2006 roku wygłosił bardzo ciekawą pogadankę na temat następnego mainstreamowego języka programowania z punktu widzenia właśnie programisty gier komputerowych, czyli kogoś, kto oczekuje tej wysokiej wydajności dostępu do sprzętu. Rok 2006 był nieprzypadkowy, dlatego że w tym roku masowo do komputerów osobistych zaczęły wchodzić
procesory wielorodzeniowe, wymuszając na programistach programowanie wielowątkowe. I okazało się, że zarządzanie ręczne pamięcią i programowanie wielowątkowe naraz nie jest już takie łatwe nawet dla ekspertów C++. Co więcej, zauważył jedną prostą sprawę. To jest, tutaj dał przykład sortowania w C, ileś linijek kodu i ten sam kod w Haskellu. Nie mówiąc o tym, czy ten kod jest ładny, czy brzydki, czy trudny, czy przejrzysty, jest jedna ważna sprawa w nim. Jest o wiele krótszy. A jeżeli kod jest krótszy, to jest łatwiejsze do utrzymania. Jeżeli każda linijka, jesteśmy tylko ludźmi, każda linijka ifów, while'ów i tak dalej, czy tym bardziej manualnego zarządzania pamięcią, jest potencjalnym miejscem na błąd. Miejscem, gdzie będziemy mieć problemy. Czym linijek kodu, tym kod jest łatwiejszy do utrzymania. Nie będę tutaj wdawał się w merytorykę przykładów, dlatego że nie jestem autorem, podkreślam, tych przykładów, ale Tim Sweeney bardzo fajnie na slajdach opisuje, o co dokładnie chodzi, więc odsyłam jak najbardziej do tej prezentacji. Nie tylko Tim Sweeney myślał, że C++ ewoluuje za wolno. Znaczna część community tak myślała. Już w 2001 roku Walter Bright, bardzo znany twórca kompilatorów C++, ówcześnie najlepszego kompilatora C++ dostępnego na rynku, zaczął tworzyć Deep Programming Language, który w roku 2006 zyskał dosyć sporo rozgłosu. Rozgłos ten spowodował, że wydawał się kandydatem na to, żeby zastąpić C++ w niektórych jego wykorzystaniach. I zawdzięczało to głównie bardzo fajnemu, bogatemu community, który nie tylko składał się z tych młodych pasjonatów charakterystycznych dla młodych języków programowania, ale też z starych wyżeraczy, takich jak Chris Bell, jeden z wiodących programistów Apple. I historia miałaby pewnie happy end, gdyby nie w 2007 roku Andrii Aleksandriescu, którego dzisiaj przywołałem. Ten człowiek, mentor świata C++, pojawił się w świecie D i stwierdził, że D jest za mało standardowe w kryteriach C++. Chciał dogiąć D do swoich standardów ze swoich książek. Community zareagowało dosyć negatywnie, ale merytorycznie. Zaczęło argumentować, dlaczego to, co on mówi, jest przestarzałe i dlaczego pewne funkcjonalności D są konieczne. Natomiast Andrii został wytrącony ze swojej strefy komfortu. Został wytrącony z technologii, której poświęcił kilkanaście lat swojego życia. Więc co zrobił? Świętą wojnę. Świętą wojnę w małym community, całkowicie ją niszcząc. I obecnie D ciągle gdzieś tam żyje, ma swoje konferencje, ale jak zobaczycie w portfolio tego języka, to od roku 2007 nic ciekawego tam się tak naprawdę nie pojawiło. Inna historia to jeszcze, czego możemy nauczyć się na przykładzie D, to oczywiście to, że zawsze patrzymy na community. Jak community jest duże, jest żywe, tworzy projekty, język żyje, język się rozwija, warto w niego wchodzić. Jak community jest martwe, uciekajmy w tym momencie. Bo w razie jak natrafimy na problem, nikt nam nie pomoże. A community to jest najlepsze źródło, żeby zgłosić się, jeżeli mamy problemy. Inna historia to BitC. Tutaj sam Tim Sweeney był jednym z doradców, ale twórca, mimo że szedł tą stronę funkcjonalną, popełnił błędy w fundamentalnych założeniach i musiał porzucić projekt. Jak widzimy, nawet znani mentorzy nie gwarantują tego, że język będzie dobry. No, teraz nadzieją programistów z rodziny C, przynajmniej tak ostatnio się dowiedziałem w rozmowie z moim kolegą z Creative Assembly, jest Rust, który jakoś tam wchodzi i próbuje dowieść tego, że jest lepszy od C++. Niezależnie co o nich mówić tak naprawdę, rodziny z gatunku C dają to, co obiecują. Dają tą niskopoziomową wydajność, o którą często walczymy przy tworzeniu gier komputerowych czy systemów operacyjnych. Ale jak powiedzieliśmy sobie, ta niskopoziomowa wydajność w e-commerce nie zawsze się liczy, a tak naprawdę liczy się rzadziej niż częściej. Więc przejdźmy do świata zgoła innego, świata Java, często traktowane jako zupełnie kontrastowo do świata C++. Bo jeszcze jakiś czas temu bardzo popularny mit był, że Java jest wolna. Kto słyszał, że Java jest wolna? Jest to dosyć popularne i to ciągle jakoś tam wypływa.
Tutaj wrócę do tego artykułu, który właśnie bardzo fajnie to opisuje. I właśnie pod tym artykułem możemy znaleźć komentarze. Jak sobie wyszukamy w necie, pierwszy z komentarzy, Darcy tłumaczy, dlaczego Java czasem jest wolniejsza niż C++, że chodzi o ten dostęp, dlatego że to bytecode, maszyna wirtualna. Maszyna wirtualna jakoś tam negocjuje, więc na początku tam może być to wolniejsze i tak dalej. Oczywiście znajduje się programista Hello World. Programista Hello World to taki programista, który umie napisać Hello World w bardzo dużej ilości języków. Żadnym się nie zainteresował, ale umie jeszcze użyć komendy time. I skompiluje sobie trzy Hello Worldy i powie, panie Darcy, kod w C z Hello Worldem robi się w 4 milisekundy, natomiast w Javie 166 milisekund. Kurczę, panie Darcy, pan kłamiesz, Java jest wolna. Co trzeba przyznać programiście Hello World jest to, że tak, Java wolno startuje i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Java gwarantuje nam dużo, daje nam wolność od architektury przez maszynę wirtualną, daje nam, zwalnia nas z zarządzania pamięcią przez garbage collection, daje nam jakieś optymalizacje dzięki statystykom, a to wszystko ma swoją cenę. Ta cena jest płacona między wydaniem komendy Java Hello do Hello na konsoli. Kiedy ta maszyna startuje, kiedy ta maszyna ładuje pierwsze biblioteki niezbędne do uruchomienia systemów, z których chcemy korzystać, między innymi garbage collectora, aby w końcu znaleźć nasz kod, który też może być w wielu miejscach i żeby w końcu wyświetlić to na konsoli. I to jest bardzo dużo operacji, którymi dzisiaj jak najbardziej nie będziemy się zajmować. To wszystko jest bardzo dobrze opisane w książce Java Performance Book. Trzeba jednak mieć tą świadomość, że te 160 milisekund z tych 166 z testu programisty Hello World to właśnie te operacje. Dlatego Java jak najbardziej nie nadaje się do robienia takich projektów, które mają się uruchomić, podziałać parę sekund i wyłączyć się. Dlatego, że start maszyny wirtualnej wtedy jest zbyt drogi, tak? On będzie trwać te 100 z kawałkiem milisekund, cała aplikacja podziała kilka milisekund, po co? Lepiej napisać to w czymś innym. Bardziej istotne pytanie jest takie, czy w tym momencie, jak już rozumiem, że to jest ta maszyna wirtualna i rozumiem, że ona startuje i to oczywiście zajmuje czas. Czy jeżeli na początku i na końcu maina zmierzę sobie czas, czy to będzie moja wydajność aplikacji? Odpowiedź brzmi niestety nie. Niestety i stety. Dlatego, że Java została pomyślana jako język dla projektów, które działają długo. Działają godzinami, dniami, miesiącami. I dzięki temu może pozwolić sobie na fazę rozgrzania. Podczas tej fazy rozgrzania nasza aplikacja działa, maszyna wirtualna wychwytuje tak zwane hotspoty i te hotspoty, które najbardziej wpływają na wydajność, kompiluje na architekturę, na której działa ta maszyna wirtualna. I co się dzieje? Zauważmy tą subtelną różnicę między C++ a Javą. C++ to jakiś kompilator na stacji roboczej programisty, który kompiluje na jakąś platformę, taką jak mu wybierzemy, kod, który tam uruchomimy. W Javie kompilujemy jeden bytecode i to wyspecjalizowana maszyna wirtualna będzie go kompilować pod daną architekturę. I często zdarza się tak, że ten kod jest lepiej zoptymalizowany niż przez przeciętnego programistę C++, ale wymaga fazy rozgrzewki. Po tej rozgrzewce kod umie być bardzo, bardzo szybki, zwłaszcza jeżeli głównym obciążeniem tego kodu jest kontekst I/O, czyli ta najczęstszy przypadek użycia w naszej branży. Skończmy chwalić Javę, zacznijmy ją krytykować. Java ma jedną dobrą cechę, która jest największą klątwą młodego programisty Java, mnogość wyborów. Mnóstwo bibliotek, które robią to samo, frameworków, które robią to samo. I każdy z tych wyborów to kolejna wojna religijna, przez którą trzeba się przegryźć. Kolejni ludzie, którzy bronią swojej technologii jako ta, która jest najsłuszniejsza, najlepsza i tylko jedyna dobra do tego wszystkiego. I to jest ten najcięższy moment pracy z Javą, kiedy musimy zdecydować się na jakieś konkretne technologie, najlepiej znajdując jakiś tutorial i zacząć implementację naszego oprogramowania, naszego serwera, bo do tego najczęściej Javy używamy, do pisania serwerowych rzeczy, czy to serwisów, czy to web serwerów. Słyszymy, że najlepiej robić to jako aplikacje bezstanowe,
które dzięki stan trzymają gdzieś w bazie danych lub w cache'u sesyjnym i dzięki temu możemy skalować wertykalnie. Tak, dokładając kolejne hosty, przyjmować coraz więcej ludzi lub skalować backend niezależnie od tego, co skalujemy do przodu. I to jest fajne. Przed czym Java nie uchroni, że za parę miesięcy to się stanie z naszymi serwerami. Nasz kod zgnije i będzie straszny i nikt nie będzie chciał na te maszyny wchodzić, dlatego że jak coś się zrestartuje, to już nie wstanie. Są takie przypadki. Żeby temu... Nie jest tak, że będzie Java i ona nas zabezpieczy przed naszymi samymi. Żaden język nie zabezpiecza nas przed nami samymi. W każdym języku można pisać paskudny, zgniły kod. I to od tworzenia właściwych zachowań zależy, czy ten kod będzie dobry. Bardzo fajnie jest to w clean kodzie napisane, zwłaszcza dla javowców, bo to jest na przykładach javowych. Dlatego, jeżeli chcemy wejść w całą serwisowość, tu poruszaną jeszcze fajną książką jest Java in Practice. Java jest bardzo dobra do pisania takich serwerów, które stoją i odpowiadają. One mają dużo czasu na rozgrzanie się, chociaż tego czasu aż tyle nie potrzebują, ale wtedy to się opłaca. To odpalenie maszyny wirtualnej, to zebranie statystyk, hotspotów, przekompilowanie, jitowanie i tak dalej. Java jest takim żołnierzem, który stoi i po pewnym czasie jest gotowy przyjąć bardzo duży ruch. Ale czy jest jedynym wyjściem? Nie do końca. Mówiliśmy o językach bardziej lub mniej obiektowych, ale przede wszystkim językach imperatywnych. Ostatnimi czasy ludzie odkrywają na nowo magiczny świat języków funkcyjnych. Języków, które, jak kolega stwierdził, języki programowe przez programistów z języków funkcyjnych są komentowane, jak nam to wkręcono. Bo jeżeli sobie przypomnimy to, jak nas uczyli matematyki i o tym, jak kiedyś działały komputery, one działały bardzo matematycznie. I potem przyszła ta cała obiektowość, która miała nas ochronić przed swoim własnym kodem w sumie. I to było przez jakiś czas dobre, bo obiektowość była lepsza niż strukturalność języka C. Natomiast ostatnimi czasy okazało się, że programowanie funkcyjne wspiera coś takiego jak pure functions, czyli funkcje bez efektów ubocznych, a one są idealne do testowania. Teraz to jest nowy sposób javowy, pisać pure metody. Magiczny świat programowania funkcyjnego wspiera obiekty niemutowalne, takie, które bezpiecznie mogą być obrabiane wielowątkowe. Nowy styl javy, robimy obiekty niemutowalne, odkryli na nowo. Pure functions też bardzo fajnie działają właśnie przy zwielowątkowieniu, dzięki tym braku efektów ubocznych. I jest dużo ciekawych języków funkcyjnych, o których moglibyśmy sobie powiedzieć, między innymi Clojure, który jest językiem funkcyjnym maszyny wirtualnej, ale moim zdaniem jest jeszcze jeden bardziej magiczny język. Najbardziej magiczny język we wszystkich językach funkcyjnych jest to Erlang. I mógłbym tutaj rozprawiać o tym, jak język ma ciekawą, choć skromną gramatykę i jak bardzo ten kod mówi za siebie, ale o tym możecie przeczytać sobie w książce Programming in Erlang Armstronga. To, co jest najbardziej magiczne w Erlangu, to podejście do maszyny wirtualnej. Wyobraźmy sobie nasze hosty w cloudzie czy w serwerowni, na których w Javie zainstalowalibyśmy maszynę wirtualną, na której uruchomilibyśmy nasze serwisy, na przykład. I po czasie tych serwisów byłoby dużo. Na przykład dla uproszczenia trzy rodzaje, niebieski, pomarańczowy i zielony. I oczywiście te serwisy po pewnym czasie zaczną ze sobą rozmawiać. I tak naprawdę w tym momencie dochodzi dodatkowa komplikacja do naszego oprogramowania, dlatego że pojęcie hosta wchodzi gdzieś, czy to przez asynchroniczną komunikację, czy to przez bezpośredni, czy serwis discovery, czy konfigurację wszczepianą przez dependency injection. Jest dużo na to sposobów, ale zawsze wiąże się ze zwiększeniem komplikacji oprogramowania. Gdzieś ta wiedza o hostach musi istnieć. Erlang ma maszynę wirtualną, która przykrywa jeszcze więcej niż Java. Przykrywa pojęcie hosta, jeżeli sobie tego życzymy. I zamiast serwisów implementujemy aktorów, które są procesami erlangowymi i możemy je po prostu spawnować na maszynie. I to sam Erlang zadecyduje, gdzie ma obecnie zasoby i gdzie będzie spawnować te procesy, tak żeby wykorzystać maszynę jak najlepiej. I dodatkowo te procesy mają dwie fajne cechy. Po pierwsze, sam Erlang decyduje, czy to mają być fibery, wątki, czy procesy systemowe. Też się tym nie przejmujemy. A po drugie,
te procesy mają swoją skrzynkę odbiorczą, gdzie, przez co mogą sobie wysyłać komunikację synchroniczną czy asynchroniczną, zależnie jak to zaimplementujemy. Dzięki czemu ta cała czatowalność między procesami, czyli taką wywołania, komunikacja, gdzie ten proces jest z nas zdjęty, bo to wie maszyna wirtualna Erlanga. I co więcej, jeżeli dobrze to zrobimy, to nawet jeżeli położymy serwery, czy to przez to, że chcemy oszczędzać na cloudzie, czy to po prostu jest awaria, to maszyna wirtualna może zareagować i przesunąć te procesy tam, gdzie to działa. I są technologie, które pozwalają to robić w Javie, ale żadna nie zrobiła tego w skali setek maszyn. Tak właśnie był używany Erlang od momentu powstania. Na gigantycznym gridzie maszyn, słabych nawet, które przez cały czas, bez downtime'ów, przeliczają rachunki sieci komórkowych. Jest to kuszące. Jeżeli chcemy utylizować, właśnie wykorzystywać te takie ilości maszyn, mamy to za darmo, bez konieczności konfiguracji. Jest to ciekawe, nie? Facebook spojrzał na to trochę inaczej. One czatują. Jeżeli wątki ze sobą rozmawiają, to czemu nie wykorzystać ich do implementacji czatu? I to właśnie zrobili. W bebechach Facebooka Erlang jest wykorzystywany do implementacji messaging systemu. Wykorzystali to, co jest najlepsze w tym języku i użyli tego, żeby szybko zaprogramować swój chatting system. Języki funkcyjne mogą zdawać się straszne, jeszcze bardziej straszne niż ten cały C++, który wydawał się piekłem. To taki potwór, bo to jest zupełnie inne, jak przychodzimy ze świata imperatywnego. Ale jak już go oswoimy, to nagle okazuje się, że cały grid w przeciągu tygodnia możemy opanować i zacząć liczyć tam produkcyjnie rzeczy. Oczywiście nie mówię, żeby używać tego do wszystkiego, ale to jest zawsze opcja, którą można rozstrzygnąć. No dobrze, ale może skończmy z tymi językami kompilowanymi, bo czy to C, które kompiluje się do kodu maszynowego, czy to Erlang i Java, które kompilują się po prostu do bytecodu, który jest interpretowany przez maszynę wirtualną, są jeszcze języki skryptowe. I żeby zbadać taki jeden język skryptowy, zejdźmy do piwnicy. W tej piwnicy siedzą trolle. Przynajmniej tak kiedyś nazywaliśmy adminów, zanim zaczęliśmy z nimi współpracować przy podejściu DevOpsowych. I te trolle uruchamiają tam takie dziwne skrypty. Tak? Często programiści do tego jeszcze nie tak dawno podchodzili. Takie dziwne skrypty w takim języku troli, które są straszne, tylko trolle je rozumieją. I tego żaden programista nie rusza, bo się zepsuje, serwis się położy, cały serwer się złoży. No, rzeczywiście, w Perlu można pisać paskudny kod. Jednolinijkowce sławne, nawet były konkursy perlowe, jaki najpotężniejszy i najbardziej nieczytelny jednolinijkowiec można stworzyć. Ale Perl ma jedną ważną cechę. Teraz jako deweloperzy chcemy wchodzić na serwery, reagować na błędy bezpośrednio przy ich źródle, a nie budząc trzech adminów, żeby nam sprawdzili logi. I w tym momencie, jak logujemy się na ten serwer, mamy tam dzięki tym trollom zainstalowane jedno narzędzie. Najczęściej nie ma tam maszyny wirtualnej Java, jeżeli to jest maszyna Mongo na przykład. Nie ma tam wszystkich bibliotek potrzebnych do odpalenia jakichś skomplikowanych rzeczy w C++. Nie ma też maszyny wirtualnej Erlanga, ale jest Perl. I tego Perla możemy użyć i nawet te trolle na nas nie będą krzyczeć. Mamy na to przykład w firmie, że admini nie krzyczą, jak używamy Erlanga. Ostatnio kolega w pracy właśnie szybko ugotował takiego prostego ifa w Erlangu, który jak grepuje się logi, koloruje je w zależności od tego, jak bardzo poważny jest to log. Dlatego, że tam leciało dosyć sporo logów, chcieliśmy szybko reagować, jak jakiś błąd się pojawi, a te błędy czasem nikną, jak info w dużej stopniu leci. Nie? I oczywiście można zmieniać poziomy logowania, ale chcieliśmy mieć to logowanie, żeby widzieć, że ta maszyna działa, że ten program działa, ale żeby szybko wyłapać, że jest błąd. Chciałem to nazywać skryptem, ale kolega oburzył się, że to jest po prostu if, więc tak mówię. Więc jeżeli mamy to już na serwerze i możemy z tego korzystać w czasie naszych takich analiz, na przykład możemy pisać checki, już gotowe skrypciki, które szybko odpalimy lokalnie, albo coś będzie odpalało zdalnie, na przykład Zabbix, i będzie sprawdzać różne rzeczy, na przykład to po reszcie sprawdza, czy Core Solara działa.
Też nie jest to jakoś paskudny kod. Są ify, są, jest sobie metoda, można napisać ładnie. Nie ma się czego bać tak naprawdę. Ostatnio mieliśmy jakiś przykład, że wdrażaliśmy system i trzeba było sprawdzić, czy między Mongo a Solarem dzieje się wszystko dobrze. Też maszyny, gdzie nie było Javy. Proste. Napisaliśmy, to są wszystko restowe API, więc można było dzięki Perlowi w 8 linijkach skolorować te dane i wyświetlać taki snapshot na ekran. I co ciekawe, no jeżeli stałoby się to w środku nocy, to żeby to zrobić z Javą, musiałbym napisać kod, da radę, musiałbym go skompilować, przegrać na serwer, da radę i obudzić admina, słuchaj admin, możesz mi doinstalować Javę? Sorry, że cię budzę w środku nocy, ale bez Javy nie umiem sobie poradzić, nie? No sorry. Nie, no to by było, admin by nas zabił, oczywiście pomógłby nam, zainstalował tą Javę i tam potem ta Java by kisła i by się zmieniła wersja Javy, ona by była stara, potem byśmy do niej wrócili i znów mieli problemy. Nie, możemy to zrobić w Perlu i zrobić to szybko i bez budzenia admina. Dlatego są na tych serwerach takie te trollowe skarby, jak to jest to Bash, oczywiście jest to Perl, którymi nie należy się brzydzić. Są to języki jak każde inne. I znajomość tego jest przydatna, dlatego warto tę wiedzę wykopać z tej piwnicy razem z trollami i żeby nie tylko te razem z nimi pracować w jednej drużynie przy tym samym projekcie, ale też zrozumieć, dlaczego oni używali tego Perla, dlatego że jest lekki. Jeżeli go odpalamy, momentalnie wykonuje, co chce. Możemy bardzo szybko analizować logi przez wyrażenia regularne. Nie ma innego. Inaczej, wszystkie parsery są porównywane zawsze do Perla, bo Perl został stworzony po to, żeby szybko analizować logi, szybko zanalizować tekst. Więc to jest nawet wydajne do takiego działania, nie? I przyjrzeliśmy cztery języki, różnie okrzyczane, czasem faktami, czasem mitami. I w sumie przypomina się taka złota zasada programisty. Ona już jest dosyć stara, bo pochodzi z książki The Pragmatic Programmer, która ciągle jest bardzo aktualna. I autor tam pisze, człowieku, jak chcesz być programistą, to naucz się jednego nowego języka programowania rocznie, jednego. Przez 10 lat nauczysz się 10. Jeżeli dodamy sobie do tej zasady, że niech to nie będzie kolejny język imperatywny, ale nauczmy się funkcyjnego, nauczmy się logicznego, albo jeżeli znamy tylko języki kompilowane, to nauczmy się jakiegoś skryptowego, którego będziemy mogli używać dosyć swobodnie. Co ryzykujemy? No to jest jakiś czas, który włożymy i będziemy go ryzykować. W najgorszym wypadku spojrzymy na swoje kodowanie z trochę innej strony. Często programiści, którzy przychodzą ze świata imperatywnego, uczą się programowania funkcyjnego i wracają do swojego kodu, mówią, kurczę, jak ja to brzydko robię. Programowanie funkcyjne daje trochę inną filozofię i dzięki temu odświeża programowanie nawet w Javie, nawet w języku imperatywnym. A co zyskujemy? Co możemy zyskać? Co jest naszym bingo? Naszym bingo jest znalezienie kandydata na przyszły język dla przyszłego projektu. To jest największy zysk, ale tak naprawdę nigdy nic nie stracimy. A świat, po którym można podróżować, jest naprawdę wielki. Ja rozumiem, że te języki, o których powiedziałem, mogą nie wszystkich zainteresować, ale jest więcej. Jest Clojure, który przynosi programowanie funkcyjne na maszynę wirtualną Javy, czyli zyskujemy tego całego JITA, tego garbage collectora i jeszcze możemy programować funkcyjnie. Jest Python. Python ostatnio zyskał drugą młodość, dlatego że okazało się, że nie zawsze ludzie oczekują od gier komputerowych super grafiki. Czasem oczekują grywalności i powstały gry indie, które w Pythonie najczęściej i najszybciej zrobić. Jeżeli chcemy zrobić naszą grę komputerową i chcemy, żeby ktoś z nią zaczął grać, to jest właśnie ta droga, którą warto zbadać, bo w Pythonie i w Pygame bardzo fajnie się pisze te gry. Scala to znów język, którym Twitter udowadnia. Panowie, w zgranym zespole możemy łączyć programowanie funkcyjne i imperatywne w jednym języku i zrobić to porządnie. Dyskusyjne, ale na pewno przed dyskusją na tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, warto spojrzeć i spróbować coś zakodzić przed krytyką. PHP, okrzyczany, obśmiany przez lata w różnych światach, nadal jest jedną z najlepszych
decyzji, jeżeli chcemy napisać szybki, lekki frontend, przynajmniej frontend, albo szybki, mały projekt. Czemu nie? Wczoraj tutaj jeden prelegent mówił, że nie ma wielkiej różnicy, czy piszemy startup w PHP czy w Rabim, tak? No, to jest podobna wydajność frontendu i to od naszych preferencji zależy, czy piszemy to w tym, czy w tym. Oczywiście znów sprawa dyskusyjna, można zbadać samemu. Groovy, piękny język do pisania testów. Nie widziałem ładniejszych testów na platformę Java niż napisane w Groovy. Jest bardzo czytelny, bardzo ekspresywny i co ciekawe skryptowy. Prolog, to jest strach. Tego nie chciałem omawiać, bo nie mógłbym znaleźć tak strasznego potwora na slajd. Bo to jest język logiczny i dużo ludzi myśli, że ten język logiczny już znaczy kaput. Ja się tym nie chcę zajmować. A na przykład w Gericie możemy w prologu pisać komendy do automatycznej analizy kodu, czy ktoś coś głupiego nie zrobi. Nauczymy Gerita dedukować, czy ten kod jest dobrej, czy złej jakości. To jest kuszące. I warto zobaczyć i sprawdzić. I w końcu Lua. Lua to ciekawy język, bo on od lat żyje. Tylko o nim się tak nie słyszy, bo on żyje w cieniu. Najczęściej nie jest na piedestale, bo on jest takim językiem pośrednim frameworków najczęściej. I ostatnio, jak już myśleli, że Lua znów umarła w game devie, już w końcu ją zakopią, to nie. Wykopali ją mobilnie i teraz jest kilka fajnych frameworków, które umożliwia pisanie kodu, który skompiluje się i na iOS-a, i na Androida, i na coś jeszcze, gdzie pisze się kod w Lua. Niezależnie w jaką stronę pójdziemy, każdy z tych języków może nas czegoś nauczyć i tak naprawdę powracając potem do innych języków z tej grupy, czy z jakichkolwiek innej, można dużo się nauczyć. Podsumujmy. Przeszliśmy przez świat C++, jest używalny, jest trochę straszny. Nauczyliśmy się, że warto spojrzeć na community, bo community jest takim wyznacznikiem, tętnem języka programowania. Jeżeli nie ma community, nie ma języka programowania, uciekamy. Java, dużo mitów o jej wolności, może być wykorzystana do wysokowydajnościowych rzeczy. Jest to droga, którą idzie teraz bardzo dużo e-commerce'owych rzeczy. Nie jest to droga jedyna, na pewno warto się tym zainteresować. Podobnie warto się zainteresować językami funkcyjnymi, czy też językami skryptowymi w stylu Perla, nawet tymi starymi, warto je sobie przypominać. One nie odeszły do lamusa, one są ciągle używane. W końcu przypomnieliśmy sobie tą starą zasadę programisty i ta stara zasada programisty, gdyby była uskuteczniana przez programistów na świecie, nie byłoby tych dewotów religijnych. Dlatego, że ta postawa, uczmy się nowych technologii, patrzmy co ludzie robią, jak rozwiązują sobie problemy, być może ułatwimy sobie życie, zwalnia nas z tego przywiązania do technologii. Być może jak jesteśmy super programistą Java i ktoś przyjdzie i zapyta nas o closure, to nie zareagujemy, a kysz szatanie, tylko powiemy, okej, fajnie, ten closure jest fajny, tak, patrzyłem na niego, no w tym momencie jeszcze moim zdaniem się nie nadaje, dlatego i dlatego. Możemy porozmawiać o argumentach. Na tym chciałem zakończyć z takim małym apelem, żeby nie iść w stronę dewotyzmu technologicznego i żeby serio patrzeć na wszystkie te języki i co jakiś czas sobie zbadać, dlatego że kiedy przychodzi ten moment, kiedy mamy ten super świeży projekt, który chcemy zaimplementować i chcemy zbadać nowy język programowania, wtedy może nie być już czasu na research. Jeżeli ten research zrobimy wcześniej i będziemy mogli naszemu biznesowi powiedzieć, że to pewnie będzie się opłacać, idźmy w tą stronę, to będziemy mieć ten nowy, świeży powiew. A jeżeli nie, to być może zmuszą nas do pracy w starej technologii. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam, mam jeszcze czas na pewno na pytanie, jak coś, to czy tutaj na konferencji, czy to na maila, z chęcią na nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? W takim razie, jakiego języka uczysz się teraz? Ja obecnie staram się odkryć cuda closure, dokładnie rzecz biorąc. Produkcyjnie powstał prototyp naszego pierwszego projektu w Erlangu i był tak samo wydajny jak prototyp w Javie.
Wtedy ustaliliśmy, że koszt wejścia będzie za duży. Teraz powstaje pierwszy, będzie powstawać pierwszy plugin do naszego systemu obrazkowego w Clojure właśnie. Przynajmniej demo, zobaczymy, czy to wyjdzie, nie? W takim wypadku dziękuję bardzo za uwagę.